Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Michała, który pisze do nas w tematyce ulgi mieszkaniowej. Witam, pisze z krótkim zapytaniem. W 2021 roku nabyłem nieruchomość za kwotę 195 tysięcy zł. Teraz w 2024 sprzedaję za 315 tysięcy. Moje pytanie jest następujące. 200 tysięcy złotych przeznaczam na wkład własny do kredytu na kolejne mieszkanie. 15 tysięcy złotych to koszty typu PCC, notariusz, agencja nieruchomości. Czy to w ogóle łapie się na ulgę mieszkaniową? A 100 tysięcy złotych przeznaczam na spłatę 4 kredytów konsumenckich wziętych przed sprzedażą nieruchomości. Czy tak rozliczając sprzedaż nieruchomości mogę zaliczyć jako ulgę mieszkaniową? Panie Michale, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że bierzemy pod uwagę w zasadzie tylko tą kwotę nadwyżki nad różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży nieruchomości. Ta kwota musi być rozliczona w pełni. Jeżeli pan przeznacza 200 tysięcy złotych na wkład własny do kredytu mieszkaniowego, no to już jest to kwota, która będzie zaliczona jako własne cele mieszkaniowe, tak? Która upoważnia pana do tejże ulgi. Kolejna kwestia, o którą pan pyta, to czy koszty dodatkowe, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych oraz na przykład koszty związane z notariuszem, czy też jakimś pośrednictwem, na przykład agencją nieruchomości, są też zaliczane do tego typu wydatków, które ponosimy na własne cele mieszkaniowe i możemy je zaliczyć również do ulgi mieszkaniowej. Tutaj kwestia ta była rozpatrywana w formie indywidualnej interpretacji podatkowej. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że po prostu w obrocie pojawiło się takie pytanie, tak, i takie kwestie. No i w pewnym sensie ujednolicona interpretacja podatkowa określa, że te koszty są również własnymi celami mieszkaniowymi, ponieważ są to koszty bezpośrednio związane z nabyciem kolejnej nieruchomości, tak? Czyli jeżeli by pan nie zakupywał tejże nieruchomości, no to nie ponosiłby pan tych kosztów. No to troszeczkę odwracamy sytuację, ale bezpośrednie powiązanie ma tutaj istotne znaczenie. I taka interpretacja, że podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli to będzie czynność właśnie związana z nabyciem nieruchomości, notariusz, który dokonuje tak czynności, za które pobiera taksę notarialną, też w związku z nabyciem tej nieruchomości, oraz jakieś pośrednictwo mieszkaniowe, które jest określone tutaj przez pana jako konkretna agencja nieruchomości, podejrzewam, że działająca jako podmiot profesjonalny, tak, z odpowiednimi wpisami do rejestru, jako przedsiębiorca, tak. Wówczas jest to też koszt, ponieważ jest to usługa związana z pośrednictwem i bezpośrednio jest związana z nabyciem tej nieruchomości. Także też ten koszt można zaliczyć. Pozostała kwota, ze względu na to, że wykracza już poza cenę nabycia tego pierwszego mieszkania, czyli 195 tysięcy złotych, będzie w zasadzie zwolniona z tego opodatkowania, ponieważ nie jest to dochód w tym ujęciu, że jest to nadwyżka ponad koszty zakupu. Dlatego pozostałą sumę może pan przeznaczyć na dowolny cel, tak, i nie będzie to podlegało opodatkowaniu. Więc w taki sposób można tą sprzedaż nieruchomości i wydatkowanie na kolejne cele mieszkaniowe rozliczyć, korzystając właśnie ze wspomnianej ulgi mieszkaniowej. Jeżeli miałby pan jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. Mam nadzieję, że wyczerpałem tutaj ten temat, ale jeżeli, tak jak mówiłem, pojawiłyby się jakieś dodatkowe pytania, to zachęcam. Mamy też materiały dotyczące ulgi mieszkaniowej na naszym portalu. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Z mojej strony to dzisiaj wszystko i dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.